Białawy pruszy, pruszy zastygły ulice. Wzrok mej cichej, cichej duszy sięga w bezgranice. Świat w letargu cichy, skrzypły skrzydła lotne zwinął. Promyk słońca złoty, ciepły w nicość się rozpłynął. Ciało stygnie, krew zamiera, przebłyskuje drgnienie. W złotą szatę się zamieni złociste wspomnienie. Lata, lata, niby wieki, chłodne, głuche cienie. Jestem tam tak daleki, jestem tam tak daleki, daleki jak moje wspomnienie. Białawy pruszy, pruszy zastygły ulice. Wzrok mej cichej, cichej duszy sięga w bezgranice. Świat w letargu cichy, skrzypły skrzydła lotne zwinął. Promyk słońca złoty, ciepły w nicość się rozpłynął. Ciało stygnie, krew zamiera, przebłyskuje drgnienie. W złotą szatę się ubierze złociste wspomnienie. Lata, lata, niby wieki, chłodne, głuche cienie. Jestem tam tak daleki, jestem tam tak daleki, daleki jak moje wspomnienie. Dzień dobry Państwu, gdziekolwiek jesteście. My jesteśmy tutaj we Wrocławiu, w Centrum Kultury Agora. Za mną moi wspaniali koledzy, jak zawsze, a przede mną pięć, może sześć osób, w tym moja córka Mania. I co? Zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem, ale to chyba nie szkodzi. Może nikt się z Państwa nie śpieszy. Lepiej nie wychodzić dzisiaj z domu, zwłaszcza w Warszawie. Proszę Państwa, zagramy 10, właściwie jeszcze 9 utworów do wierszy Zuzanny Ginczanki oraz tak zwanych, przeze mnie nazywanych właśnie młodych poetów z getta. Młodych dlatego, że właściwie byli dziećmi, byli nastolatkami, kiedy pisali swoje wiersze. I cóż, Zuzanna Ginczanka, bardzo żałuję, że nie ma Izoldy Kiec ze mną, gdyż nikt tak pięknie jak właśnie Izolda o Zuzannie nie opowiada i nikt tyle o Zuzannie nie wie i właściwie Izolda Zuzannę nam podarowała.
piękna, uśmiechnięta, taką ją znamy, taką chcemy ją znać, taką chcemy ją widzieć, choć tak naprawdę bardzo samotna, nigdy nigdzie nie pasująca. Wielka poetka. To jest ulubiona piosenka mojego małego synka, który mam nadzieję ogląda to. Także Frycusiu, to jest dla ciebie piosenka Słoneczna droga Zuzanny Ginczanki. Pójdę chyba przed siebie wiejsko-słoneczną drogą, gdzie bruzdy świeżo wgłębione wprost w nieba wschód się przemycą. A pójdę chyba na wschód słoneczną drogą po piachu, słońca pękatość potoczy po mojej drodze na zachód. Na prawo wiosenny roztop zabłyszczy jak szklana tafla. Na horyzoncie na lewo płaskość rozwinie się w wachlarz. Zasmucę się na tej łące samotnej w jasności ranka. Nie wyląduje przede mną samolot twój niespodzianko. Czekają bezwiednie, jak blade zmęczone twarze. Miast ciebie pilota zdarzeń, jest pustka pilot niezdarzeń. Zrywam w garść gałąź świerkową, zieloną pęcznię stokrotną. I gryzę igły tak cierpkie, jak przedkwietniowa samotność. Na prawo wiosenny roztop zabłyszczy jak szklana tafla. Na horyzoncie na lewo płaskość rozwinie się w wachlarz. Zasmucę się na tej łące samotnej w jasności ranka. Nie wyląduje przede mną samolot twój niespodzianko. Dzięki. Jakiś żywy duch. Jednym z moich bohaterów jest mały Abram Cytryn. Miał 8 lat, gdy zaczął pisać i już wtedy wiedział, że kiedyś zostanie wielkim poetą, a na pewno, że pisanie jest dla niego najważniejsze. Jego tata bardzo chciał, żeby Abram odziedziczył rodzinny interes, fabrykę, przedsiębiorstwo, jednak Abram był bardzo konsekwentny i pisanie było dla niego najważniejsze. Jego siostra Lucy Cytryn po wojnie wspominała, że kiedy zaczęła się likwidacja getta łódzkiego, Abram swoje najlepsze wiersze wziął ze sobą do Auschwitz. Natomiast te słabsze według autora zostały w ostatnim miejscu ich zamieszkania. Ona po wojnie odnalazła te rzekomo słabsze wiersze. Te słabsze są genialne. Jakie byłyby te, które Abram wziął ze sobą do Auschwitz? Nie wiemy, nie dowiemy się. Nigdy ich nie znaleziono. Jedno jest pewne. Abram Cytryn, gdyby pozwolono mu dorosnąć,
z pewnością zostałby wielkim poetą. Zajęczał, zamruczał, zawył, zahuczał straszliwym głosem hu hu. Przez łąki wyżyny, przełęcze doliny popędził dalej co tło. Tu zajrzał pod strzechę, zadmuchał jak miechem, rozwiał po kątach rupiecie. Jaskółka zziajana skryła się w stuk siana, strachy powiada o świcie. Straszliwy, wyjący, złośliwy, straszący dzieci i starce. Wyjący, złośliwy, wpadł z piskiem na niwy, dalej uprawia swe harce. Pogiąwszy drzewkiście, zrzuciwszy z nich liście, je porwał ze sobą w dal. Gdzie tylko przechodził, napsocił, naszkodził, zostawia nienawiść, żal. Szeptają jeżyny, sosny i kaliny, szeptają z sobą trwożliwie. Szeptają wraz z nimi stworzenia tej ziemi o wichrze, co hula na niwie. On pędzi tymczasem ku chacie pod lasem i zawył nad nią co tchu. Tam dzieci gromadka garnie się do dziadka, bojąc ułożyć się do snu. A wiatr wierci pięta, urządza dziś święta, hulając to tamto tło. Przez łąki, wyżyny, przełęcze doliny popędził dalej co tło. Od lat prowadzę taką narrację, mówiąc o niej właśnie uśmiechnięta, piękna, zdolna, ulubienica Tuwima, Gombrowicza, siadająca przy stoliku z kamandrytów, i to wszystko jest prawda. Jednakże często nie widzimy
tej drugiej strony Zuzanny Ginczanki. Nie widzimy jej w całości, nie widzimy jej uciekającej, ukrywającej się, przerażonej. Franciszek Gil po wojnie napisał, że wszyscy byli tak zajęci ratowaniem życia, swojego życia, ocalaniem, że nikt nie myślał o tym, że jedynym sposobem na ocalenie życia Zuzanny Ginczanki będzie ocalenie jej wierszy. Wspomina też ostatnie spotkanie z poetką. Opisuje, że była w rozpaczy. Ja też nie chcę Zuzanny takiej widzieć, dlatego bardzo często pielęgnuję w sobie ten obraz szczęśliwej, pięknej, zadowolonej z życia i spełnionej młodej dziewczyny. I bardzo często wierzę w to, że gdy w 1944 roku została zamordowana, kiedy leciała ta kula do niej, miała w sercu obraz miasteczka, z którego pochodziła, który opisuje, w moim odczuciu oczywiście, w wierszu Majowe słońce. Właściwie chyba tylko ja tak nazywam ten wiersz. Ale kiedyś przyjadę do państwa gdzieś do domu z Izoldą Kiecji. Ona wam wszystko wyjaśni. Majowe słońce, Zuzanna Ginczanka. Kiedy majowe słońce cieplej i tkliwiej świeci, wychodzą sobie ze sklepów kupcy najszczersi poeci, marząc o artystycznych, subtelnych, wielce wzruszeniach. Czują w piersiach kupieckich słodkie zawroty natchnienia. Szukają w ciężkich albumach młodzieńczych, lirycznych swoich wspomnień. Wymyślą wiosna miłosna i drżą od dumy ogromnej. Zdejmują z półek towary ręką od drżenia niezdarną, wołają ludzi z ulicy, rozdają bławat za darmo perkal rozdają, gnani porywem najszczerszym. Perkale w groszki pachnące i w kwiaty zdobne jak wiersze. Thank you.
szukają w ciężkich albumach młodzieńczych, lirycznych swoich wspomnień. Wymyślą wiosna miłosna i drżą od dumy ogromnej. Za darmo perkal rozdają, gnani porywem najszczerszym. Perkale w groszki pachnące i w kwiaty zdobny jak wiersze. Roztrzepana, że tak ni z tego, ni z owego nagle natknęłam się na pana. Ach, byłam pewnie zamyślona albo po prostu roztrzepana, że tak ni z tego, ni z owego nagle natknęłam się. Nagle natknęłam się na pana. Ach, był pan pewnie zamyślony albo po prostu roztargniony, że nagle zechciał mnie wyminąć z nieprzepisowej lewej strony. Był pan pewnie zamyślony albo po prostu roztargniony, że nagle zechciał mnie wyminąć z nieprzepisowej lewej strony. Ach, jakby tu rozstrzygnąć sprawę, nikogo wcale mniej nie winiąc. Kto z nas był bardziej temu winien, żeśmy nie mogli się wyminąć. Ach, jakby tu rozstrzygnąć sprawę, nikogo wcale mniej nie winiąc. Kto z nas był bardziej temu winien, żeśmy nie mogli się, żeśmy nie mogli się wyminąć. To było straszne przeoczenie, choć trwało małą chwilkę tylko. Taką naprawdę małą chwilkę, taką bardzo małą chwilkę. No i wybraliśmy rozsądnie, to przyzna nawet i oszczerca, tę przepisową prawą stronę, ach, przeciwległą. Ach, przeciwległą stronę serca. Będę was przedstawiać. Na perkusji Sebastian Frankiewicz, najprzystojniejszy z nas. Na kontrabasie
Wojtek Pulcyn, najzdrowszy z nas wszystkich. Na klarnecie Misiu Górczyński, najbłyskotliwszy z nas wszystkich. Na fortepianie, powiem, że to jest fortepian, bo może udawać połowę fortepianu, Jacek Kita, zdecydowanie najmądrzejszy z nas wszystkich. Wspaniali są. A dla mojego serca to jest wielkie święto, że mogę tutaj, nawet do tej prawie pustej sali, ale wiem, że gdzieś tam jesteście, a oni za mną. I to jest wspaniałe. Tak bardzo chciałabym się ucieszyć tym spotkaniem i nie myśleć o tym, że wiersze moich młodych poetów właściwie są bardzo aktualne, czasem przerażająco aktualne. Bardzo żałuję, że przed wyjściem na scenę przeczytałam o tym, co się dzieje w Warszawie teraz, bo to jest bardzo smutne i przerażające. Zuzanna Ginczanka napisała w maju 1939 roku: coś przyjdzie, miłość lub wojna. Wtedy przyszła wojna. Co przyjdzie 2020 roku? Dowiemy się niebawem. Zuzanna Ginczanka. Raz wzbiera we mnie nadzieja, raz jestem niespokojna. Zbyt wiele rzeczy się dzieje, coś przyjdzie, miłość lub wojna. Są znaki, że przyjdzie wojna, kometa orędzia mowy. Są znaki, że przyjdzie miłość, serce zawroty głowy. Kometa błysnęła nocna, gazeta nadbiegła dzienna. O wiosno, wiosno miłosna, nie, nie miłosna, wojenna. Pełnia nadeszła wiosenna i snów ze sobą naniosła. O wiosno, wiosno wojenna, nie, nie wojenna, miłosna. Czytam codziennie dodatki, wnioski z dodatków snuję. Obrywam na płatkach kwiatki, kocha, lubi, szanuje. Brzemienna, wróżebna wiosno, inna od innych wiosen. Cokolwiek byś mi przyniosła, wszystko przyjmę i zniosę.
kraju stoję, u dróg rozdrożnych i sprzecznych, gdy obie te drogi twoje wiodą do spraw ostatecznych. Tęsknota nadciąga chmurą, wieści przez radio płyną. Czy pójdę górą, czy pójdę doliną? Teraz nastąpi utwór, który wzrusza moją 15-prawie-letnią córkę. Mnie też on wzrusza, wiesz, Maniuśka. Ponieważ jest to wiersz, a właściwie list do mamy, napisany przez 11-letnią wówczas Jankę Hescheles. Janka Hescheles napisała ten list z obozu jenieckiego, gdyż została sierotą, jej tatę zamordowano w pogromie lwowskim, a mama popełniła samobójstwo w tymże obozie. Janka Hescheles jest jedyną z moich bohaterek, której udało się przeżyć. Pani Janina Altman, tak się teraz nazywa, mieszka w Tel Awiwie, jest już bardzo wiekową panią. Została matką, babcią, przeżyła swoje życie, choć dzieciństwa nie przeżyła tak, jak przeżyć dziecko powinno. Do mamusi, 11-letnia Janka Hescheles. Wśród tylu obcych ludzi mam się sama trudzić, lecz chyba z nieba mnie widzisz i całkiem już nie skrzywdzisz. I całkiem już nie skrzywdzisz. I gdy noc będzie w obozie i cisza wokoło, z nieba zejdziesz do mnie, z nieba zejdziesz do mnie. Z nieba zejdziesz do mnie. Siądziesz na moją pryczę i jak dawniej pocałujesz mnie w czoło. Siądziesz na moją pryczę i jak dawniej pocałujesz mnie. Tak źle mi ciężko, lecz cóż, ty jesteś daleko. Już piasek twe oczy kryje, to drogie serce nie bije. Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła? Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła? Godziny i minuty liczę.
że na to cudne spotkanie na duszy lekko błogo, na duszy lekko błogo. Lecz cóż, taka krótka chwila, nacieszyć się tobą nie mogę. Zaraz ode mnie odchodzisz, ja wiem, światła się boisz, złego ludzkiego wejrzenia. Chowam się pod koc, szukając ukojenia. Wszak taka cudna noc wzmacnia bardziej ból. Myślę, że znów przyjdziesz, że to wszystko na jawie. Ach, mamo, przyjdź. Tak źle mi ciężko, lecz cóż, ty jesteś daleko. Już piasek twe oczy kryje, to drogie serce nie bije. Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła. Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła. Paweł Skorupka napisał muzykę do wszystkich piosenek, których Państwo dzisiaj słuchają. Ja mam pytanie do realizacji. Czy Państwo na YouTubie widzą projekcje, które... Tak. To ja teraz trzy słowa o tych projekcjach. Projekcje pochodzą z prywatnego zbioru firmy Łamedzon oraz ze zbiorów z Archiwum Muzeum Historii Żydów Polskich. Właściwie zależało mi na tym, żeby Państwo poznali ich, a oni poznali Państwa. Są to fotografie sprzed 1939 roku, czyli z czasu, kiedy toczyło się życie normalne jako tako. Były święta, były rodziny, były śluby, była miłość i spokój. Abram Cytryn, mając 17 lat, będąc już w obozie Auschwitz-Birkenau, wielokrotnie widział grupy dzieci idące gdzieś, dokądś. I był przekonany, że te dzieci idą do szkoły, a skoro idą do szkoły, to znaczy, że mają coś do pisania, a przecież jedyne, czego on pragnął, to pisać. Więc bardzo marzył o tym, żeby do tej grupy dzieci trafić. Trafił, a my wiemy przecież dobrze, że te dzieci nie szły do szkoły. Abram Cytryn, zmienność ducha. Wszedłem w morze płomieni, szalony, gwałtowny i dziki. Duch mój w blaskach się mieni, świszczą ogniste języki. Wszedłem w morze płomieni, zalała mnie pędna chódź. Korowód myśli się mieni, żałośnie szlocha wróć. Lecz szał jak chwyta nie puszcza, wtłacza w pożarowy grób.
wyje szatanów tłuszcza, Bóg wydał wariata na łup. Z piekieł zaświata wytryska gejzer słów. Znów z normą duch się brata, już jestem wesół i zdrów. Świata wytryska gejzer słów. Znów z normą duch się brata, już jestem wesół i zdrów. Teraz wiersz, od którego zaczęła się moja znajomość z młodymi poetami. Kiedyś jedna młoda osoba przyniosła mi po koncercie marzenie Abramka Koplowicza, 13-letniego chłopca, który w łódzkim getcie opisał, jak to będzie, kiedy dorośnie. Wówczas zaczęłam szukać innych wierszy, innych młodych poetów. Jest tego bardzo dużo. Doskonale pokazuje to, w jaki sposób dzieci wspierały się w tym trudnym czasie. Jak twórczość je ratowała, jak była im pomocna, jak pozwalała marzyć. To jest wielka lekcja dla mnie, co każdego dnia. Marzyć tak jak Abramek, mieć w sobie siłę Abramka i tego Państwu życzę i nam wszystkim. Abram Koplowicz został zamordowany w Auschwitz w wieku 14 lat. Zeszycik z wierszami Abramka znajduje się w Yad Vashem, za szybką. Jego przyrodni brat, Lolek Grünfeld, który w tym roku umarł, przez całe życie walczył o pamięć o Abramku, a do mnie dzwonił co jakiś czas, dziękując za marzenie, że marzenie Abramka poleciało w świat, tak jak zwiedzać świat chciał Abramek. Abram Koplowicz, łódzkie getto, marzenie. Jak ja mieć będę 20 lat,
zacznę oglądać nasz piękny świat. Usiądę w wielkim ptaku motorze i wzniosę się w świata przestworze. Popłynę po frunę w świat piękny, daleki. Popłynę po frunę przez morza i rzeki. Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem, się będę zdumiewał nad Nilem Eufratem. Zobaczę sfinksy i piramidy w prastarym kraju boskiej Izydy. Przefrunę nad ogrom wody Niagary, kąpać się będę w słońcu Sahary. Przez szczyty Tybetu, co w obłokach giną, nad cudną, tajemną magów krainą. A wydostawszy się spod skwarów mocy, będę szybował nad lodem północy. Przefrunę nad wielką wyspą kangurów i nad szczątkami Pompeji murów, nad świętą ziemią zakonu starego i nad ojczyzną Homera słynnego. Się będę zdumiewał tym pięknym światem. Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem. Dzięki. A teraz wołanie do Hanełę. Znalazłam je w Auschwitz, kiedy byłam na medytacjach oświęcimskich. Wołanie do Hanełę. Hanełę, Hanełę, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek to usłyszysz, to jest do ciebie. Muszę cię twoim imieniem wołać, Hanełę, choćby wymawiać imię i mówić do ciebie. Odkąd cię wzięto z całym narodem na wielki cmentarz, a ty spojrzenie swych oczu daj mi i niespokojny swój uśmiech przynieś. Muszę cię wołać w tej samotności, w niedoli mej pytać. Pamiętasz, pamiętasz.
muszę Cię Twoim imieniem wołać, Hanełę. Choćby wymawiać imię i mówić do Ciebie. Odkąd Cię wzięto z całym narodem na wielki cmentarz, a Ty spojrzenie swych oczu daj mi i niespokojny swój uśmiech przynieś. Muszę Cię wołać w tej samotności, w niedoli mej pytać. Pamiętasz, pamiętasz. Bardzo dziękujemy. Tak, teraz byłyby brawa kończące ten koncert. My byśmy się kłaniali. Przedstawiłabym moich kolegów. Państwo biliby bis i my byśmy wrócili i zagralibyśmy to, co zagramy teraz, gdyż jest to utwór niezbędny. Nigun pozwoli nam zakończyć. Zamknąć ten koncert. Lie, 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 lie
laj, 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 Bardzo wam dziękujemy, Wrocławiu. Dzięki, że się nie poddaliście. Jacek Kita, Michał Górczyński, Wojtek Pulcyn, Sebastian Frankiewicz, Lena Piękniewska, Zuzanna Ginczanka, Janka Heszales, Abram Koplowicz, Abram Cytryn, Paweł Skorupka. Bardzo wam dziękujemy.